Siemanko, z tej strony Czakojedy się ze mną Nali i witamy was nie w kolejnej grze mobilnej, ale dzisiaj spróbujemy troszeczkę taki nowy format. Dzisiaj będziemy sobie oglądać realistycznego Minecrafta, to znaczy to, jak ludzie robią realistyczne mody albo realistyczne animacje do Minecrafta i będziemy to po prostu pierwszy raz w życiu widzieć, zobaczymy jak to wygląda. Więc moi drodzy, zaczynamy. Okej. Okay. W takim razie... To jest realistyczny slime. No bo wiesz, slimy są, teoretycznie powinny być taką galaretką, nie? Takim... Ale już to wyglądało jak galaretka, nie wiem czy ty widziałeś. Znaczy, jakby to slime wyglądało wytyfy, jak na... Ej, to wygląda jak ta galaretka właśnie, którą się kupuje w sklepie i jest ona taka agresowa. Wiesz, o którą mi chodzi? Wiem, ale hej, jakby Minecraft miał grawitację, to by tak chyba działało. Problem jest taki... Oj, co on robi? Nie, po prostu jako wie, że slime block, jak on się zachowuje i potem jak się Niech zachowuje, zgadnę, ten realistyczny. Odbije się. Ale on jest taki aż trochę obrzydliwy. A widziałeś, to się squishnęło i to się tak wystrzeliło? Tak, tylko że słuchajcie, jedna bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o tego typu rzeczy, bo wiem, że bardzo dużo osób ogląda tego typu filmiki i szuka linku i potem szuka jakichś modów, które by to dodawały. Słuchajcie, to nie są mody. To, co tutaj widzicie, to jest animacja zrobiona w pełni w programie do animacji. Tutaj nie ma kompletnie nic z gry. W sensie, no, jest jakby obraz z gry nałożony, ale sam slime to jest animacja. Nie ma takiego moda, nie istnieje taki mod, który coś takiego by robił. Od razu wam mówię. Powiedz mi jedną rzecz. Po co slime miałby mieć taką funkcję, że się potrafi spłaszać ze schodów? No. Jakby... Po co to ci nie to? Jest ta kwestia, którą my musimy teraz Szkielet omówić. Szkielet się zabije. Wiesz, jaką kwestię musimy omówić? Jakie to jest po prostu z jednej strony fajne, a z drugiej strony obrzydliwe. Hej. To jest takie, jejku, ja bym chciała to dotknąć, ja bym chciała włożyć tam rękę, ja bym chciała zrobić... Ciuku, ciuku, ciuku. Kup sobie galaretkę. Nie, bo galaretka... Zrób sobie galaretkę. Nie, bo galaretka wydaje się jakby, wiesz, jak nałożył na ręce, jest taka słodka i klejąca czasami. A ta wygląda jakby była takim idealnym slajmem życia. Nie, żeby coś, ale to też jest klejące. Przecież przykleił to do sufitu i to tak zwisało. A, zapomniałam o tym. To w takim razie bardziej w takim razie przypomina teksturę tego od nosa. Jeśli chcesz klejące rzeczy, to mam coś dla ciebie. Proszę bardzo, realistyczny i klejący blok miodu, czyli coś, co zostało dodane całkiem niedawno do Minecrafta. To jest tak slime. Chwila. Ej, ale w ogóle wiesz, co jest najfajniejsze? Co? Czy ktoś po prostu wziął slime'a, powiększył tak ten środkowy kwadracik, tak, pomalował zrobił... go na pomarańczowo tak i stwierdził, o, miód, okej, gotowe. Wiesz co, powiem ci, że bardziej, jakoś chyba mi się bardziej slime podobał, bo akurat wiem, że z miodem on jest super lepki i dosłownie tylko dotkniesz słoika i już masz rękę i to jest takie obrzydliwe. Chwila. Iu, to co? Wygląda jak jakaś tak... Jak woreczek z wodą! Tak. Jak... Do czego by to mogło służyć w Minecrafcie? Co, tak sobie zastanawiam się, co można by z tym zrobić? Nie Czy to wiem. Mogłoby jakoś... Wiesz co, ja działać ci powiem, na redstone'ie? To jest obrzydliwe, ale też satysfakcjonujące w tym samym momencie. Jakby ja nie wiem, mój mózg nie jest w stanie tego ogarnąć, więc jedyne co robię, to tylko i wyłącznie mam jedną minę, bo to jest zbyt... Ja wiem, co hej, to będzie, my patrz. Serio widzimy to pierwszy raz, ja to widzę pierwszy raz i dlatego... Zobacz, to się będzie rozciągało od tak nacisku bloka, poczekaj. To jest jak glut z nosa. Wy. Ojej, dobra, pokaż teraz no, tę drugą dawaj, rzecz, dawaj. No. I? Nie, myślałem, że będzie... Myślałam, że tak się też będzie rozciągało i chwila, tak ten poczekaj, bo może będzie... on jak ruszy tym... No. Wiesz co, tak w ogóle... co tu się wydarzyło tam na końcu? No dobra, co mamy tym razem? Wodę? Gość tak buduje sobie jakiś domek. Okej. I co? To chyba będzie woda, tak. Masz rad... Nie. Ale chwila. Nie. To jest zbyt obrzydliwe, to jest już mi się co nie jest podoba. Obrzydliwego w tym, że woda leci? Nie wiem, ale woda, jakby hej, kojarzysz coś takiego, że jak jest lalka i ona jest taka super ludzka, to nam się, to my mamy i tak takie coś, takie bo coś jest w niej takiego, że nie wygląda jak człowiek, a ja to jest mam woda. Tak z tą wodą. Nie, woda ta nie woda ma twarzy, nie wygląda jak prawdziwa woda, ta woda wygląda jak taka lalka, która jest idealnie odwzorowana i wygląda jak człowiek, ale ty wiesz, że to jest lalka, to jest dokładnie ta woda. Realistyczna woda nie istnieje i nie możecie skrzywdzić, tymczasem realistyczna woda. Ty się śmiejesz, ale to jest takie dziwne! Jakby coś jest nie tak, jakby jak ja ją oglądam, to czuję takie małe mrówki, jakby chodzą po plecach. Słuchaj, ja bym się bardziej skupił na tym, co? Że ta woda leci w nieskończoność. Ohydne, jakby ohydne. O ile woda w Minecrafcie kompletnie przeczy jakimkolwiek zasadom fizyki, bo można na przykład sobie płynąć wodą do góry,
albo można mieć nieskończone źródełko wody, no to to jest okej. Ale to jeszcze bardziej przeczy prawom fizyki, bo masz blok wody, który się rozlewa i który się będzie rozlewał na zawsze? Nie wiem. Nie wiem, tutaj się dziwne rzeczy wydarzyły, ale naprawdę... Poczekaj, a tutaj on będzie co robił? Będzie robił wybuch wodny. Aha, że taki uwaga. Ten hydrant, tak? I? Ej, to wygląda fajnie. Nie mogę, nie mogę! To jest okropne, to jest okropne! Powiedzmy, że to nie jest taka woda, która udaje wodę. Jakby to jest woda z takimi wąsami i powiedzeniem, cześć, jestem wodą. Nic jest, nie jest dla mnie dziwnego. To jest dokładnie jest, jak woda, mnie... patrz. Nie! To jest jak, wiesz, to jest jak rtęć. To jest jak rtęć, dokładnie. To jest jakby woda, ale z większą gęstością. Oglądałeś kiedyś, jak się rtęć albo jakaś taka inna coś wylewa? Tak, no bo hej, to jest symulacja wody, to jest właśnie ta kwestia. Okropne. To nie jest prawdziwa woda. Przeklęte. To właśnie, to nie jest prawdziwa woda. Nie może mnie skrzywdzić, to ja już może. To jest symulacja wody prawdopodobnie w jakimś blenderze czy w czymś. Ochyta, w programie. Ochyta. Idziemy dalej. Ten program dalej, też ma trudność z symulowaniem tej wody. Ta woda może mnie skrzywdzić. Ona serio przyszła do mnie w nocy i się na mnie patrzyła. Ja ci mówię, ona jest zbyt realistyczna. No dobra, co mamy tym razem? Chyba z tego, co widzę, lawę, bo zobacz, ma ten kubełek. Okej, kolejna ściana i... Obrzydliwe. Obrzydliwe. What? Wygląda albo jak szkło, albo jak pasa do zębów. O, tak, pasa do zębów. Nie, jak takie szkło rozgrzane. Ohydne, albo... Ohydne, okropne. Trochę ja jak miód, mogę. Jakby taki był miód płynny albo coś. Ale miód nie jest takiego koloru. No, wiesz co, powiem tak, mógł ten ktoś pójść na łatwiznę i zrobić po prostu lawę, czyli jak, wodę. Tak jak tamten, czyli zrobił slajma i ten, i... Jak to... Okej, to jest całkiem fajne. To jest całkiem fajne, wiesz, że ten golem właśnie... się rozpuści? Nie wiem, chyba tak. Bo się rozgrzał do czerwoności. Ale to jest akurat spoko, nie, on chyba... Czekaj, on tak po prostu wychodzi. Nie, dobra, to jest epickie. To jest naprawdę epickie. W sensie nie ma to kompletnie sensu w Minecrafcie, ale to ładnie wygląda i to chyba o to chodzi w tych filmikach, prawda? O, tutaj to też chyba nie ma sensu, żeby a nie, to bo po prostu, to jest netery, tak? Żeby to ładnie wyglądało. To są po prostu... A nie, jest netery, to jest uzecz neteru, to chciałam powiedzieć. Przez płotki się po prostu tak, przelewa tak, i ale tyle. Ale nie, zobacz, że to nie są płotki drewniane, jakby twórca pomyślał. No w sumie tak. No okej, okay, co ma... Ohydne. Okropne. Co jest ohydnego w piasku? Nie wiem, ale to jest... To jest po prostu żwir. To są po prostu małe kamyczki. Mówię ci, to jest kwestia tego po prostu, że jakby... Ty, to wygląda zbyt realistycznie, What? Ale ty wiesz, że to nie jest realistyczne i to coś robi w twoim mózgu. Okej. Tutaj w ogóle chyba coś im się poten. Ale... Jak... O, to jest dziwne, Powiedz mi jedną rzecz. Słucham. Jaki to miałoby sens w Minecraft, żeby psuło całkowicie całą rozgrywkę? Pomyśl sobie, nie wiem, chodziłbyś, no teraz chyba obecnie najlepiej rozwiniętą grą graficzną to będzie albo Red Dead Redemption, albo Cyberpunk. I wyobraź sobie, że sobie chodzisz na przykład po jakimś piasku i to się jak pod stopami tak się rozbija, to by było super. I w Minecraftie to by też wyglądało genialnie. Ale tak jest w każdej grze tych takiej realistycznej, ale w Minecraftie to jest blok. Dlaczego blok ma się rozpadać na drobny? Co potem, łopatą to zbierasz? Na przykład. I lepisz z tego blok? Ale wiesz co, to jest ta kwestia, że tutaj jakby jeden blok jest tylko tak realistycznie przedstawiony. Ale w momencie, gdy każdy byłby, na przykład, nie wiem... Czy on tu będzie te dwa bloki razem ze sobą... Rozwalał? Okej... To jest masakra. To jest jakby... Wiesz, co to mi z tym kojarzy, że są takie filmiki, gdzie takie malutkie jakby metal reakcji z czymś, są takie malutkie jakby... Jak to się nazywa? No takie malusieńkie jakby... Jakie ty masz skojarzenia dziwne? Wieżyczki takie robi, takie ciup, ciup, ciup. Nie widziałeś tego nigdy? Jakie ty masz dziwne skojarzenia, o co chodzi? Albo na przykład wodę, którą na głośnik wylejesz i ona tak się... No tak. Tak, i to według mnie jest bardzo podobne. Mamy pana arbuza z tego, co widzę. Okay. I poczekaj. O, ta woda mi niekoniecznie tak, pasowała, ta woda, ale nie... samo to, że się rozpada na takie kawałki, to jest fajne. Tak, też mi się tak wydaje. Myślę, że mogliby w Minecraft coś takiego wprowadzić, bo i tak jak rozwalasz arbuz, czy tam melon... Co tu się dzieje? Co mu się czuje na tym diamencie? Właśnie, o co... Co tu się... Ale dlaczego? Jakby z jakiego powodu? W jakim celu? O co tu chodzi? Może to jest jakiś magnes? Może tak być. To jest akurat fajne. To jest akurat fajne. Ale o co chodzi? Co tu się dzieje? Nie wiem, ale tutaj ten na dole, jakby ta reakcja, nie w ogóle, jak to można nazwać, to jest fajne. To jest fajne, to jest chyba magnes, wie? To też było fajne. To też było fajne. Okej, to mi się podoba. Wygląda ładnie, ale... O! Wow! Tylko wiesz co, problem polega na tym, że... O co chodzi z tym? Nie, te efekty są zbyt dziwne, szczerze.
są zdecydowanie zbyt dziwne. Czy wiesz, co to jest? Cegły, prawda? Cegły, ale wiesz, co to są za cegły? Nie. To są cegły z Minecrafta. Okej. To jest texture pack, który jest tak niesamowicie HD i ojej, ma tak wysoką rozdzielczość. Nie ma komputera, patrz, który byłby w stanie to... No, trzeba mieć RTX-a 3090, spójrz. Ale... To jest Minecraft. Ale wciąż, jakby pomyśl, jakby każda tekstura była tak przerobiona, to żaden komputer by sobie z tym nie poradził. No chyba, że naprawdę jakiś w kosmosie. Spójrz na to. No. Nie, to w ogóle wydaje mi się fejkowe, nie? To jest zbyt dobre, żeby to było prawdziwe. To nie wygląda jak Minecraft, prawda? Tak, to wydaje się, jakby twórca po prostu wziął teksturę. Patrz, ile ma klatek na sekundę. No właśnie, jakby 19. Zobacz, to jest Minecraft rzeczywisty, to wszystko wygląda w ten sposób. Jakoś to mi, to sprawia, jak, to nie jest już Minecraft. To jest Minecraft, ale jakaś inna wersja. Jakiś to już taki zabiera dziwny. Tą duszę, moim zdaniem, gry. W sensie fajnie by było móc w to pograć, żeby zobaczyć, jak to wygląda, tak, ale niekoniecznie, żeby grać tak na co dzień, bo tu jest, podejrzewam, 10 klatek na sekundę. Ale wiesz co, to jest ta kwestia, że jakby, kiedy porównujemy sobie... Chociaż woda jest bardzo ładna. Tak, woda jest bardzo ładna. Kiedy porównujemy sobie Minecrafta, tego, co zwykle gramy, z tym, co tutaj jest, to rzeczywiście wydaje nam się takie wow, ale w momencie, kiedy porównamy sobie jakby tekstury ze zwykłej gry do tego, to te tekstury są beznadziejne. No, zgadzam się w pełni. I że w porównaniu z Minecraftem, jakby jak on wygląda, myślę, to jest rzeczywiście ma... Ale tak myślę, normalnie? Że Minecraft mógłby ogólnie podnieść, w sumie to nie byłoby, to nie miałoby trochę sensu, ale Minecraft mógłby podnieść rozdzielczość tekstur z 16x16 na 32x32, na przykład Faithful. Jak pewnie niektórzy z was grają na tekstur paku Faithful, 32x32 to jest bardzo fajna rozdzielczość i Minecraft nadal wygląda jak Minecraft, ale jest taki bardziej HD. Nie wiem, czy się zgadzacie. Napiszcie w komentarzu, czy się zgadzacie. To wygląda A póki dziwnie. Co, to moi drodzy, dziwnie. To by było tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę, jeśli chcielibyście więcej tego typu filmów. No i cóż, widzimy się w kolejnym. Cześć!